Witam serdecznie. Zaprezentuję, w jaki sposób zlutować zestaw do samodzielnego montażu wskaźnik wysterowania. Jest to wskaźnik wysterowania wersji mono, czyli dla jednego kanału, składający się z 10 diod LED, którymi steruje popularny układ LM3915. W zestawie mamy wszystkie elementy potrzebne do zbudowania. To jest płytka drukowana jednostronna, powiercone otwory, solder maska, pocynowane punkty lutownicze, a więc bez problemu będzie się lutowało. Wszystkie elementy są to elementy przewlekane i opis na płytce drukowanej jest umieszczony w sposób czytelny, że nie powinno być kłopotu nawet dla początkujących elektroników. Do zmontowania, zlutowania będzie nam potrzebna jedynie we własnym zakresie cyna. Polecam użyć wersji ołowiowej o średnicy 0,7 mm i obcinarki, żeby odciąć wyprowadzenia, oraz lutownica. Może to być z grotem typu stożek i taki polecam. Przystępujemy do montażu. W pierwszej kolejności należy opisać sobie wartości elementów, to jest rezystorów. Ponieważ nie ma żadnego nadruku, jest tylko nadrukowany kod paskowy, który jest w tym miejscu widoczny. Możemy go odczytać lub zmierzyć tą wartość przy pomocy omomierza. Ja już wcześniej przygotowałem sobie i mam tutaj opisane, że to są 3 rezystory o wartości 1 kOhma i na płytce drukowanej tak samo są one opisane jako 1K. Rezystory są to elementy pasywne, nie wymagające zachowania żadnej polaryzacji. I wyciągamy z tej tekturowej taśmy samoprzylepnej rezystory i wkładamy w miejsca opisane jako 1K. Elementy mam przewleczone przez płytkę drukowaną, stąd nazwy montaż przewlekany. I mogę w tej chwili przystąpić do przylutowania tych elementów. Przed każdą operacją przylutowania czyszczę grot w wilgotnej gąbce. Przykładam grot, po chwili cynę i jak widać bez problemu, bez zastosowania żadnych dodatkowych topników można przylutować te elementy przewlekane. W stacji lutowniczej Salomon SL20 ESD mam ustawioną temperaturę około 330 stopni Celsjusza. To jest taka optymalna temperatura. A tutaj jeszcze jednej nóżki nie przylutowałem, nie zauważyłem. A więc przylutujmy ją teraz. I odcinam wyprowadzenia. Wyprowadzenia odcinam tuż nad tym powstałym stożkiem, żeby jego nie uszkodzić. I tutaj już włóżmy wszystkie pozostałe elementy. Mam tutaj rezystor o wartości 100 ohmów. 100 ohmowy rezystor jest tutaj między tymi dwoma. Uda mi się go wcisnąć? Udało się. Kolejny rezystor 20 kOhmów. Formuję wyprowadzenia palcach bez użycia większej siły. Rezystor 560 tu jest tuż obok. Rezystor 10-ohmowy. W tym miejscu i ostatni rezystor 10 kilo ohm. Obracam płytkę drukowaną i tutaj mogę docisnąć do blatu stołu i teraz pozostaje mi tylko przylutować poszczególne wyprowadzenia. A więc rezystory mam już wszystkie przylutowane. Odcinam
wyprowadzenia. Warto utrzymywać porządek na stanowisku pracy. Tutaj odkładam wszystkie niepotrzebne już ścinki na bok. Co teraz można przylutować? A tutaj, jak widać, troszeczkę ten rezystor mi poszedł w górę. To jest ten rezystor O. Mogę go poprawić, dociskając szczuciem do blatu i już teraz znajduje się on na swoim miejscu. Dobrze. Teraz jaki element? Proponuję teraz przylutować podstawkę pod układ salony LM3915. Tutaj mamy nadrukowany, w jaki sposób umieścić tą podstawkę, czy bezpośrednio układ scalony, i trzeba zachować zgodność tego klucza z tym nadrukiem. Wkładam tą podstawkę, to jest podstawka blaszkowa, ona może mieć troszeczkę wygięte nóżki. Jest wsadzona. Dociskam i teraz tylko pozostaje przylutować poszczególne wyprowadzenia. Podstawka już jest przylutowana i teraz mam dwa kondensatory opisane. Tutaj nadruk jest 104, czyli to jest 100 nanofaradów. Taki sam nadruk mam tutaj na płytce drukowanej. Wkładamy te kondensatory, to są tantale, nie wymagają zachowania polaryzacji. Teraz możemy przylutować na przykład te dwa złącza. Jest to jedno złącze zasilania, tu jest VCC opisane. Tu jest zaznaczona polaryzacja, czyli minus i plus, a tu wejście dla sygnału audio. Wkładam te złącza oczywiście tak w ten sposób, żeby były skierowane do krawędzi płytki drukowanej. Te złącza dosyć mają ciasne pasowanie, a więc już nie wypadną. A więc mogę jeszcze włożyć jakiś dodatkowy element typu potencjometr i przylutujmy wszystkie elementy. Tutaj te złącza mają troszeczkę większą średnicę, ponad 1 mm, i trzeba dobrze dogrzać, żeby powstał ładny lód. No i na sam koniec pozostało nam przylutowanie tych wszystkich diod LED. W zestawie mamy taką formatkę na te diody LED. I zaraz włożę te diody. Diody LED to są elementy półprzewodnikowe i należy zachować odpowiednią polaryzację. Mamy tutaj na płytce drukowany, nadrukowany graficznie sposób polaryzacji, a więc gdzie jest anoda, katoda, czyli plus i minus. Ja mam tutaj przygotowany symbol graficzny, tu jest plus, tu minus. I jak rozpoznać w diodzie, gdzie jest plus, minus? Zawsze dłuższa końcówka to jest plus. I ewentualnie tutaj mam taki narysowany schematycznie diodę LED, że ta większa elektroda metalowa to jest zawsze minus. I proszę zobaczyć, tutaj mam diodę, ułóżmy ją właśnie w ten sam sposób. I tutaj dłuższe wyprowadzenie to jest plus. I nie wiem, czy to kamera złapie, czy będzie to widoczne. Tutaj ta elektroda jest znacznie większą, ma powierzchnię. A więc zachowując tą poprawną polaryzację, przygotujmy sobie szablon z tych diod LED złożonych. W związku z tym, że będzie to wskaźnik wysterowania, tutaj jest najmniejszy sygnał, a tu najwyższy. A więc te dwie czerwone diody włóżmy
opisane jako D9 i D10 jako ostatnie, oczywiście zachowując tą polaryzację. Wkładam na początek w tą mniejszą listwę wszystkie diody LED. Mam wszystkie diody wsadzone. Kontrolnie mogę sprawdzić, czy po prawej stronie są zawsze dłuższe wyprowadzenia. Jest wszystko w porządku. I tutaj górna część tego szablonu powierzchni, a więc jest w porządku. I teraz mogę wsadzić do płytki drukowanej tę całą linijkę. No i teraz lutuję wszystkie. Najprzyjemniejsza część w całym tym zadaniu. Jest wszystko w porządku. I teraz tylko obcinamy wyprowadzenia diod LED. A więc urządzenie już jest zmontowane. Teraz tylko jeszcze muszę wsadzić układ, zachowując zgodność tego klucza z podstawką. Lekko jeszcze mogę dogiąć nóżki, żeby elegancko mi ten układ wszedł do podstawki. I wkładam go. Sprawdzę, czy wszystkie nóżki są na swoich miejscu. Są, a więc mogę docisnąć palcami, żeby wszedł ten układ. Jest dociśnięty, a więc układ już jest w pełni zmontowany i gotowy do działania. W zestawie mam dwa takie przewody, dzięki którym będę mógł doprowadzić sygnał wyjściowy. Zaraz przygotuję zasilacz, sygnał audio i przetestuję działanie wskaźnika wysterowania.